Więc dla formalności jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Zuzanna Dolega, jestem artystką, malarką, asystentką na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jestem tutaj na zaproszenie Wikimedia Polska i Celiny Strzeleckiej, która w tym momencie się przedstawi. Tak, dzień dobry, Celina Strzelecka, specjalistka do spraw GLAM, czyli Galleries, Libraries, Archives, Museums. Współpracuję z Wikimedia Polska w celu uzyskiwania dobrych jakościowo zasobów z instytucji kultury do Wikimedia Commons, z których następnie mogą przykładowo wykorzystać artyści do własnych remiksów kolaży, czego dzisiejsze spotkanie ma być przykładem i pokazaniem, w jaki sposób można to robić. Także zaczęłaby Zuzanna Dolega może trochę o kolażu, w jaki sposób się z nim zetknęła, jakoś przy współpracy również poprzez Wikimedia Commons i Wikipedię. Tak jak już wcześniej wspomniałam, wspomnę jeszcze raz, kilka lat temu, z 2 lub 3 lata temu zaczęłam robić kolaże. Moje główne pole poszukiwań, jeżeli chodzi o sztukę, nie jest to malarstwo, jest to technika pirografia, to jest wypalanie w podłożu, które w moim przypadku jest papierem. Jednak można poniekąd zaliczyć niektóre z moich eksperymentów do prac kolażowych. W pewien sposób, biorąc pod uwagę, że pochodzę z rodziny i z domu, który stara się bardzo szanować myśl o przodkach i myśl o pamięci. W moim domu zawsze było dużo takich prac, które w kolażowy sposób z atrybutami, z drobiazgami podtrzymywały tę pamięć o zmarłych z wykorzystaniem ich fotografii. Jednak okazuje się, że w relacji, w stosunku do naszych bliskich, do zdjęć osób nam drogich, cennych, co do których mamy emocje, wspomnienia, nieraz mogą być kłopotliwe właśnie w takim obiektywnym, artystycznym podejściu do form kolażowych. Jeżeli to jest nacechowane i ukierunkowane w stronę podtrzymania tej pamięci i stworzenia rodzaju takiej, nie wiem, książki wspomnień, ściany wspomnień, jest to jak najbardziej przydatne, pomocne. Jednak w momencie, kiedy chcemy w jakiś sposób wyjść poza ramy i dotykać też tematów, które w grafice, czy w malarstwie, czy w takim obrazowaniu czysto artystycznym, ale i też amatorskim poruszałyby tematy, z którymi może mielibyśmy problem w relacji właśnie z wizerunkami naszych bliskich. Potrzebowałam odskoczni, potrzebowałam takiego uniwersalnego bliskiego, obcego bliskiego. Może to dziwnie zabrzmi, ale potrzebowałam kogoś, co do którego nie żywiłabym żadnych uczuć bezpośrednio i czyj wizerunek, oczywiście nie mówię o naruszaniu i o w jakiś sposób bezczeszczeniu pamięci, ale potrzebowałam po prostu wizerunku kogoś, kto byłby w jakiś sposób anonimowy dla mnie. I tutaj z pomocą przyszła Celina, która właściwie wprowadziła mnie w świat Wikimedia i która krok po kroku, mam nadzieję, że dzisiaj też Państwu pokażę, pokazała mi, jak można tak naprawdę przeczesywać i szukać materiałów do prac kolażowych w internecie, w zbiorach naszych, polskich, lokalnych, bardzo intrygujących, bardzo wciągających i poszerzających horyzonty. Także z tego mojego poszukiwania, oprócz prac takich indywidualnych, zrodziła się też potrzeba prowadzenia warsztatów. I teraz może powiem już, jakby pomijając taką osobistą historię, powiem, dlaczego wybrałam kolaż. Myślę, że część z Państwa może też się zgodzi z tym. Ja zawsze żyłam w takim przeświadczeniu, że wiele osób czuje się w jakiś sposób wykluczona z tego świata sztuki, stresuje ich fakt, że może nie posiadają takich zdolności artystycznych w ich mniemaniu do wykonywania prac artystycznych.
Dla mnie kolaż jest fantastyczną formą, która jest w miarę niezobowiązująca i tak naprawdę pokazuje fantastycznie, że jesteśmy wszyscy w jakiś sposób, nawet jeżeli chaotyczni, to bardzo poukładani artystycznie, mamy swoją wizję, mamy swoje upodobania. Dodatkowo jest to zarówno arteterapeutyczne, ja prowadzę również warsztaty i zajęcia na podyplomowych studiach z arteterapii, więc wiem, jak ważny jest kolaż też w mówieniu o tematach trudnych i bolesnych poprzez jakby w jakiś sposób medium. I tutaj może też posłużę się takimi złotymi radami, które spisałam przy okazji poprzedniego warsztatu, poprzedniego spotkania. Zrobię teraz udostępnianie ekranu, żebyście mogli Państwo zobaczyć to również u siebie. Mam nadzieję, że widać, że właśnie udostępniam ekran. To są troszeczkę takie złote myśli, złote rady, które zebrałam na potrzeby prac kolażowych. To, co najbardziej mi się podoba w kolażu, to właśnie, że jest less waste, że jest zero waste, że możemy korzystać z magazynów, że możemy korzystać tak naprawdę aż do ostatniego skrawka, aż do ostatniego fragmentu z kserówek. Jest to na tyle powszechnie dostępne, że prawie każdy z nas ma nożyczki, nożyk. A nawet jeżeli nie mamy nożyczek, możemy przedzierać, rozdzierać, wyklejać. Nawet jeżeli nie mamy kleju, prawie każdy z nas ma dzisiaj dostęp do smartfona czy do aparatu fotograficznego. Możemy dodawać do tego przedmioty trójwymiarowe. Tak naprawdę możemy wyjść poza takie tradycyjne myślenie o kolażu. I tutaj jest kilka takich złotych rad, ja je przeczytam, ale Państwo je widzicie na pewno. Czyli to jest dbanie o przestrzeń do pracy. Najważniejsze właściwie w tworzeniu jest komfort pracy, więc tak naprawdę twórzmy tak jak lubimy, tak jak czujemy z materiałów, które mamy. Często na warsztatach, zdarzyło mi się też prowadzić warsztaty online podczas pandemii właśnie kolażowe. Najbardziej pociągające w tych warsztatach było to, że każdy z uczestników posiadał swoje materiały, swoją przestrzeń, tak naprawdę swój bałagan twórczy i ten komfort pracy we własnym środowisku był naprawdę bezcenny. Bardzo ważna zasada, czyli nie musisz być profesjonalnym artystą, nie musisz mieć piątki z rysunku skończonej Akademii Sztuk Pięknych, kółka plastycznego. Tak naprawdę każdy może dotknąć materii kolażu i może się okazać, że to będzie tak naprawdę albo praca sama w sobie, albo projekt na przyszłość do wykonania fotografii, rzeźby, instalacji, innej pracy, szkicu, tak naprawdę może nam to otworzyć głowę na inne realizacje. To, o czym powiedziałam, czyli pielęgnowanie wrażliwości, oczy szeroko otwarte i gromadzenie różnych skrawków. No, artyści są trochę śmieciarzami, trzeba to przyznać, niestety. Ale tak naprawdę z tych skrawków i ze śmieci tworzą się najciekawsze prace. Ja dzisiaj nawet ze sobą mam ścinki, które na pewno wykorzystam jako tekstury przy następnych pracach, więc nigdy tak naprawdę nie wiadomo, kiedy coś może nam się przydać. To, do czego zaraz przyjdziemy, czyli nie bój się poszukiwań, szukaj w archiwach i zapisuj pliki. Będziemy o tym jeszcze powtarzać, jak ważne jest właśnie zapisanie plików, szczególnie jeżeli będziecie chcieli Państwo, do czego bardzo zachęcamy i Celina na pewno jeszcze nieraz o tym powie, zaraz będziemy jakby rozszerzać tą myśl, będziemy zachęcać do wzięcia udziału w konkursie Poużywaj sobie. Także to będzie między innymi poruszone dzisiaj i pokażemy, jak zapisywać pliki, jak się nie zgubić w tym świecie. Wybierz materiały, kieruj się instynktem, pierwszą myślą. Wszystko poukłada się samo. Często wpadamy w pułapkę tego, że tych materiałów jest za dużo, że tak naprawdę dostęp do sieci, do tak naprawdę do wielu zbiorów
jest fantastyczny, bo mamy w czym wybierać, mamy tak naprawdę możliwość, jesteśmy nieograniczeni tak naprawdę przestrzenią czy miejscem, jeżeli chodzi o takie stricte fizyczne miejsce, ale z drugiej strony tego jest za dużo, więc ważne jest to, żebyśmy słuchali samych siebie, słuchali tego, jeżeli coś nas urzekło w jakiś sposób, coś sprawiło, że jest to dla nas ważne, zwróciliśmy na coś uwagę, warto jest od tego zacząć. Nawet jeżeli później gdzieś tam stwierdzimy, że przechodzimy do następnego tematu, to ważny jest właśnie ten pierwszy krok. I a propos pierwszego ruchu, wykonaj pierwszy ruch, pierwsze cięcie, rozdarcie, kliknięcie. Niezależnie od tego, w jakiej przestrzeni Państwo pracujecie, czy jest to całkowicie cyfrowe przy użyciu programów komputerowych, czy jest to całkowicie analogowe, wiemy dobrze z doświadczenia, że ten syndrom białej kartki zupełnie nas paraliżuje i dobrze jest właśnie wykonać ten pierwszy ruch, nawet jeżeli miałoby to być automatyczne rozdarcie, przedarcie, zniszczenie. Jest to o tyle ważne, że w jakiś sposób pozwoli nam to na takie rozpoczęcie i na pozbycie się lęku, że stoimy oto przed nieograniczonymi możliwościami i fantastycznymi zbiorami, których nie wiemy, w jaki sposób możemy użyć. Znajdź przestrzeń do układania elementów, oczyść fragment przestrzeni. Jeżeli pracujemy analogowo, ważne jest, żeby mieć taką przestrzeń, w której możemy zobaczyć i dostrzec tak naprawdę naszą pracę, ale nie w tym bałaganie twórczym, ale trochę tak, jakbyśmy ją widzieli na wystawie, czyli zupełnie w czystej przestrzeni. To może być nawet kawałek podłogi, dywanu, stolik. Chodzi o to, żeby spojrzeć na swoją pracę z zupełnie innej perspektywy. Ja zachęcam zawsze do zdokumentowania fotograficznego, do zrobienia sobie zdjęcia na przykład swojej pracy i spojrzenia troszeczkę przez ten pryzmat małego internetu, czyli małego ekranu, ale jest to zawsze w jakiś sposób jakieś odejście, tak jak w rysunku i w malarstwie. Ważne jest to odejście od swojej pracy, żeby zobaczyć ją z dystansu. Zachowaj czujność. Czasem prace układają się same, ze śmieci. Otwórz się na eksperyment. Tak, ja często sama, ale też moim warsztatowiczom powtarzam, że często prace ułożą się zupełnie same z tych skrawków, z elementów, które przygotowaliśmy. Nawet jeżeli nie widzimy w nich potencjału twórczego, nawet jeżeli, nie wiem, leżą na nich ołówki, te przedmioty, o których wspomniałam na samym początku. Nawet jeżeli pozornie wygląda to jak rodzaj śmiecia, spróbujmy spojrzeć na to z zupełnie innej strony. Spróbujmy sfotografować to, co nam się ułożyło z tych skrawków. Może jesteśmy w stanie później wykorzystać to do dalszej pracy, do takiego otwarcia głowy i do zupełnie innego spojrzenia na... Niestety jesteśmy troszeczkę sformatowani przez szkoły i przez lata pracy w tym formacie prostokątnym, w formacie A4, w formacie A5. Spróbujcie Państwo kiedyś wyjść zupełnie w przestrzeń ze swoją pracą, wyciąć pracę w zupełnie innym formacie. Niech to będzie kwadrat, niech to będzie zupełnie organiczna forma, która gdzieś pójdzie w przestrzeń. Zapewniam, że jest to bardzo trudne, ale jest to bardzo otwierające i zmienia to coś. Na pewno w postrzeganiu, bo chcąc, nie chcąc, zawsze myślimy albo poziomym prostokątem, albo pionowym prostokątem. I tego już nie da się w jakiś sposób zmienić. Tak, miej aparat komórkę w ręku, o tym mówiliśmy. Inspiruj się pracami innych. Ja pokażę za chwilkę może takie przykłady kolażowe. Chodzi o to, żeby nie popadać w plagiat, ale w jakiś sposób otaczać się twórczością, otaczać się estetyką, która jest dla nas bardzo ważna, która jest bliska naszemu odczuwaniu, która jest bliska naszej wrażliwości. Spróbować może wykorzystać techniki, technologie, które są wykorzystywane przez innych twórców.
starajmy się być dalecy od naśladowania takiego dosłownego i od plagiatu, ale spróbujmy też w jakiś sposób zobaczyć, co nas kusi nie tylko w dziedzinach plastycznych, ale też i w muzyce, w innych dziedzinach sztuki. Wybierz motyw, temat. To nie musi być ilustracja. Znajdź impuls do tworzenia. Jeśli tak, będzie łatwiej, skup się na przeciwieństwach. Dobrze jest spisać sobie takie myśli, nawet jeżeli początkowo jesteśmy chaotycznie nastawieni do swojej własnej pracy. Może to nam pozwoli się w jakiś sposób uporządkować. Narzucenie sobie indywidualnie jakiegoś tematu. To mogą być tematy aktualne, które poruszają nas, nie wiem, z zakresu świata, kultury, tego, co dzieje się wokół nas, ale to mogą być bardzo takie autoterapeutyczne i wewnętrzne, osobiste tematy. Mogą to być ogólne tematy, mogą to być kolory, emocje. Tak naprawdę ważne jest, jeżeli czujemy się pogubieni, narzucenie sobie wewnętrznie takiego zadania. To może w jakiś sposób nas otworzyć, oczyścić. Myśl serią, cyklem prac. To jest coś, co zawsze staram się też powtarzać wszystkim twórcom, nie tylko studentom, profesjonalnym artystom czy amatorom. Ważne jest, i to też jest kolejny punkt, ważne jest myślenie o dalszej, przyszłej ekspozycji. O tym, że możliwe, że nasze prace nie są ulotne, chociaż ulotne mogą być czasem w zamierzeniu, ale ważne, że nasze prace mogą mieć swoje przyszłe życie, mogą być wystawione, wyeksponowane w galerii, mogą brać udział w konkursie i być potem wyeksponowane nie tylko w przestrzeni internetowej. Wiadomo, że teraz przestrzeń internetowa jest dla nas łatwiejsza, szczególnie w dobie pandemicznej, ale takie myślenie o tym, że ta praca nasza będzie miała swoją przyszłość, będzie miała swój ciąg dalszy, jest bardzo, bardzo ważna. Tutaj też mówię o dokumentowaniu nie tylko fotograficznym, ale też filmowym. Pokażę później taki szybki filmik właśnie z dzisiejszego powstawania pracy, którą stworzyłam dzisiaj, taką, można powiedzieć, przykładową pracę, którą będziemy potem udostępniać. I ostatnie punkty, czyli kolekcjonuj fragmenty. Załóż folder, szkicownik, Pinteresta, gromadź jak najwięcej. Z tym szkicownikiem zawsze jest wielki problem, bo wiem, że artyści, studenci, amatorzy, wszyscy mamy problem z jakiś sposób uporządkowaniem się. Ale nawet jeżeli to miałoby być w formie cyfrowej, rodzaj takiej mapy myśli, jest to tego warte. Wracaj do dawnych prac, nie wyrzucaj bez powodu, czyli nawet jeżeli nie wiemy, jak wykorzystać kolaż, który stworzyliśmy, albo nieudaną pracę, zostawmy ją. Może nieudana praca posłuży nam później jako kolaż i będziemy w stanie jakby z innym doświadczeniem, z inną wrażliwością użyć jej w przyszłości. Z tym doświadczeniem i z bagażem doświadczeń artystycznych, ale i życiowych. Inspiruj się starymi fotografiami i poznaj ich piękno i potencjał. To będziemy pokazywać za chwilę podczas przeszukiwania zbiorów wspólnego i zachęcania Państwa do przeszukiwania zbiorów. Jeśli wrzucasz zdjęcie pracy na swoją stronę, pamiętaj o podaniu techniki wymiarów, tytułu i źródeł, jeśli korzystamy z materiałów z sieci. To jest taka też dżentelmeńska zasada. Nawet jeżeli to dotyczy nie tylko materiałów wizualnych, jak wiemy, ale też i historii, opowieści, to taka dżentelmeńska umowa, żeby po prostu zawsze podawać autora, ale też pamiętać o tym, żeby podpisywać swoje prace, żeby datować swoje prace. Inspiruj się muzyką, światem, komponuj, twórz kolaże ze słów, z obrazów. Możemy tworzyć kolaże poetyckie tak naprawdę. Możemy z wycinków z gazety tworzyć kolażowe myśli dnia, kolażowe wiersze tak naprawdę, komentarze do rzeczywistości. Możemy tworzyć je ze starych książek, ze zbiorów pisanych, ze zbiorów muzycznych. Tak naprawdę kolaż jest szeroko pojęty.
I daje nam naprawdę nieskończone możliwości. Dziel się i inspiruj innych. Ważne jest to, żeby stworzyć rodzaj takiej kuli śniegowej, która potoczy się i za sobą pociągnie innych, żeby inspirować się nie tylko czerpiąc od innych, ale i zarażać innych sztuką. Może brzmi to bardzo utopijnie, ale ja wierzę w to, że jednak sztuka w każdym wymiarze jest w stanie poruszyć tłumy, jest w stanie być tak naprawdę nośnikiem informacji. Pamiętaj, że kolaż ma wymiar autoterapeutyczny i artyterapeutyczny. Mówimy o rzeczach ważnych i trudnych, nawet do szuflady, przede wszystkim dla nas samych. I nie bójmy się. Także na razie to tyle o kolażu. Zatrzymuję teraz udostępnianie. Nie bójmy się poużywać sobie również. A ja bym w tym momencie udostępniła mój ekran, żeby pokazać Państwu, w jaki sposób można znaleźć właśnie naszą stronę konkursową. Czy mój ekran jest widoczny? Zuza? Tak, widać mój ekran. Widać stronę konkursową? Tak, wszystko widać. Dobrze. Właśnie brakowało mi podwójnego potwierdzenia. Używaj sobie, a można znaleźć poprzez najprostszy sposób wyszukiwarkę. Używaj sobie. Także jest to po prostu pierwsza propozycja w wyszukiwarce. To jest strona konkursowa, która znajduje się w Wikipedii. Tak jak chociażby hasło Wikipedii, czy różne inne strony, w których wikipedyści koordynują pewne swoje aktywności, działania, różnego typu wikiprojekty. W tym przypadku jest to konkurs, w którym można przeczytać jakby o idei. Wspominałam już, że jakby celem konkursu jest pokazać artystom, że istnieje taki zasób jak Wikimedia Commons, w którym znajduje się bardzo wiele zasobów również z polskich instytucji kultury. Więc zachęcamy do tego, żeby korzystać z różnego rodzaju grafik. A na tej stronie konkursowej można zobaczyć, że jest kilka zakładek. W pierwszej zakładce jest oczywiście kontakt do mnie i ja serdecznie zapraszam do tego kontaktu w przypadku właśnie próby wzięcia udziału w tym konkursie, ponieważ gdzieś tam po drodze mogą się pojawić jakieś pytania, czy też jakieś kwestie techniczne. Także już na wstępie mówię celina.strzelec@wikimedia.pl. Także idea, jakby koncepcja konkursu jest taka, żeby skorzystać przykładowo z zasobów tutaj wymienionych instytucji kultury, ale nie tylko, bo tych instytucji kultury jest w rzeczywistości dużo więcej, których zasoby znajdują się w polskiej Wikipedii. I teraz, jak wziąć udział? A tutaj znowu na tej stronie możemy zobaczyć ponownie przykładowe instytucji kultury. A klikając taką jakby przykładową instytucję kultury, przechodzimy do Wikimedia Commons, w której to można znaleźć zasoby danej instytucji, ale o tym jeszcze szczegółowo powie Zuzanna. Ja natomiast chciałabym jakby jeszcze pokazać dokładnie tą stronę, na czym ona polega. Tutaj jakby są dokładnie, szczegółowo rozpisane kroki. Krok pierwszy to jest znaleźć grafiki w zasobach. W kolejnym kroku to jest krok stwórz dzieło i tutaj już jakby kwestia techniki to jest dowolna. Specjalistką, że tak powiem, od kolaży jest tutaj Zuzanna, która jakby potrafi, myślę, że też można do niej zgłosić się poprzez jakąś inspirację czy jakieś rady dotyczące tego jakby procesu tworzenia konkursu.
Natomiast innym ważnym kolejnym krokiem jest dbanie o prawa autorskie, czyli to, że grafiki, które będą jakby Państwo znajdować do tego konkursu w zasobach Wikimedia Commons, one są na wolnej licencji, ale wolna licencja nie jest równoznaczna z tym, że grafiki są pozbawione prawa autorskiego. My możemy z nich dowolnie korzystać, ale musimy tak czy siak podać autora, czyli źródło. Kolejnym aspektem, którym też jakby szczegółowo przeprowadzę Państwa przez to później, to jest po prostu założenie konta polskiej Wikipedii, które to konto również będzie działało w Wikimedia Commons. I krokiem kolejnym jest przesłanie pliku poprzez właśnie taki uploader w Wikimedia Commons. No i ponownie zapraszam jakby Państwa już gdzieś na któryś etap, będą Państwo wiedzieli, jaki ruch wykonać, to zawsze można do mnie zadzwonić, czy do mnie napisać i ja w tym chętnie pomogę. Jeżeli chodzi o regulamin, to jakby znajdują się w nim przede wszystkim informacje o nagrodach, ponieważ jest to konkurs, w którym chcemy jakby nagrodzić najlepsze prace, także tutaj można szczegółowo wczytać się, jakiego typu to są nagrody. Jeżeli chodzi o naszą jakby patronat i komisję tego konkursu, to współpracujemy właśnie z Zuzanną Dolegą, która jest dzisiaj z nami, z Iwoną Demko z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także z Zofią Reznik z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. A partnerami naszego konkursu jest Centrum Cyfrowe, Polskie Towarzystwo Ludzoznawcze, Narodowe Archiwum Cyfrowe i również Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy, a także Uniwersytet Wrocławski i dawny Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. A przede wszystkim chciałam powiedzieć, że hasło Używaj Sobie jest hasłem, które zostało wymyślone przez Centrum Cyfrowe. Tak też ten konkurs jakby powstał przy współpracy z Centrum Cyfrowym. Natomiast jest to jakby pierwotnie jakby podstawową inicjatywą jakby wyszła właśnie ze strony tej instytucji. A jeżeli chodzi o galerie, to tutaj chciałam jakby zaprezentować przykładowe prace, to są na przykład prace tutaj w przypadku Zuzanny, w tym przypadku, a także tutaj widać, jeszcze Zuzanna chyba będzie o tym mówić szczegółowo, ale widać, że są różnorodne techniki, którymi można robić remiksy, a tutaj też są inne prace, w które można się wczytać, a chociażby Kajetana Obarskiego, takie gify, które też właśnie Kajetan Obarski korzysta z zasobów Polony i tworzy właśnie przezabawne animacje. No i tak ostatnią zakładką to są materiały konkursowe. Materiały konkursowe to tak naprawdę jest garstka, bym powiedziała, mimo tego, że trochę tego jest, ale jest to zaledwie garstka materiałów, które znajdują się w Wikimedia Commons w związku z współpracami GLAM. Jest to pewien skrót, pewne ułatwienie, ponieważ Zuzanna jeszcze będzie pokazywać, w jaki sposób tych materiałów w Commons można szukać i w jaki sposób to wszystko działa. Natomiast dla osób, które z jakiegoś powodu nie będą na przykład miały czasu, a będą chciały mimo wszystko taki remix wykonać, przygotowaliśmy właśnie taki skrót, taką stronę, z której można sobie już po prostu wziąć, wybrać niektóre materiały do remiksu. Także nasze spotkanie poprzez Używaj, Poużywaj, remiks grafik na wolnych licencjach, to wydaje mi się, że to może być niezłe przeżycie. Jeżeli chodzi też o te wartości związane z taką arteterapią, o której mówiła Zuzanna. I może jest to dobry moment, Zuzo, żebym ja Tobie teraz przekazała głos, jeżeli chodzi o właśnie aspekt
związane z wyszukiwaniem grafik do Wikimedia Commons, żebyś opowiedziała o tym właśnie z twojej perspektywy, z perspektywy artystki. Jak najbardziej. Mogę teraz zabrać głos w tej sprawie. Już chwileczkę tylko znajdę, zanim pokażę, jak szukać. Chociaż nie, właściwie od razu chyba przejdę do tego wyszukiwania. Tak, ja myślę, że może część z Państwa miało taką świadomość, ja nie miałam tej świadomości, ile tak naprawdę wspaniałych materiałów i nieskończonych tak naprawdę zasobów możemy przez Wikimedię dzięki Celinie między innymi znaleźć i muszę od razu powiedzieć, że moje poszukiwania zawęziłam głównie do zasobów Muzeum Miasta Łodzi i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Jakby ze względu na własne jakieś preferencje artystyczne, na potencjał tych zasobów. I zaraz. Tak, zrobię teraz udostępnianie ekranu, a może Celina w międzyczasie wyśle link do tego, co będę pokazywać Państwu. Tak, mamy tutaj Wikimedia, zakładka Glam. Czy to jest to? To chyba nie tego. O, tutaj. Wikiprojekt Glam. I tutaj właściwie wiele osób, oczywiście wiadomo, że powinno się tak naprawdę wyszukiwać te materiały poprawnie poprzez Wikipedię. Zdaję sobie sprawę, że większość z Państwa korzysta z wyszukiwarki i po prostu wpisuje hasło, tak jest wiadomo najłatwiej. Jednak warto jest zapamiętać ten adres, który Celina chyba teraz wysłała Państwu, a widzicie Państwo tutaj u góry, ponieważ to będzie tak naprawdę nasz klucz do wyszukiwania materiałów. I tutaj niestety trochę tak jak w bibliotece musimy, wiadomo, jak wyszukujemy prac, zbiorów, książek w bibliotece, musimy poświęcić temu trochę czasu. Tak samo i tutaj musimy poświęcić trochę czasu na przewertowanie tych zbiorów. Tu mamy część z zasobów, które są wyszczególnione. Klikam w zakładkę lista projektów. I tutaj już mam pełniejszą listę jakby partnerskich instytucji. Jakby Celino, jeżeli mówię coś źle, to mnie popraw, ale z technicznego punktu widzenia wygląda to w ten sposób, że w momencie, kiedy dane zasoby zostały zdigitalizowane i umieszczone, przekazane jakby przez daną instytucję, są one dostępne, jeżeli pojawią się tutaj w tych zbiorach, są one dostępne właśnie na wolnych licencjach, możemy z nich korzystać. I tutaj oczywiście mamy link do udostępnionych materiałów i możemy w to kliknąć i z tego korzystać. Jak widzimy, jest tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo z różnych dziedzin sztuki i nie tylko. Są to muzea, są to galerie, są to biblioteki. Są to tak naprawdę nasze narodowe zbiory, które teraz szczególnie w dobie pandemicznej nie jesteśmy w stanie niestety odwiedzić niektórych instytucji, a tutaj możemy również zapoznać się ze zbiorami, nie wychodząc z domu. I jednak Celina pokazała mi bardzo przydatną zakładkę, która jest o tutaj, statystyki. I która tak naprawdę trochę na skróty, ale tak naprawdę fantastycznie na skróty doprowadzi nas do tego, czego szukamy. Tutaj, Celina, jeżeli możesz, to udostępnij to też w konwersacji. Tutaj możecie Państwo jakby kliknąć w poszczególny link, który od razu odniesie i
odsyła Państwa do tych zbiorów wizualnych, z których możemy korzystać. Ja to Państwu pokażę na, jak widzicie, są to różnego rodzaju zbiory. Ja to Państwu pokażę na podstawie materiałów, z których ja korzystam, czyli Narodowe Archiwum Cyfrowe. I tutaj mamy alfabetycznie bodajże wszystkie zdjęcia, które są udostępnione przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Jak widać, jest ich trochę, ale warto jest przez nie przebrnąć. Tak jak mówię, jest to bardzo subiektywne i pokazuję Państwu na razie na Narodowe Archiwum Cyfrowe, ponieważ jakby ja korzystam z tych zasobów i będzie to kluczem też do zrozumienia, w jaki sposób powstawały też późniejsze prace. I tak, spędziłam naprawdę wiele godzin szukając, gromadząc te materiały. Tak naprawdę moimi ulubionymi zbiorami są zbiory Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego, które tak naprawdę dokumentują fantastycznie życie z tamtych lat. Zaraz Państwu pokażę. I tak jak widzicie Państwo tutaj, folder w zakładkach o nazwie Wiki, to będzie nam potrzebne do dalszych jakby rozważań, w jaki sposób zapisywać i opisywać potem, dodając pracę też w ramach konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie. Ale oprócz tego, że zapisuję pliki na komputerze, dodaję je też do zakładek. Dodaję je do zakładek nie bez powodu, dodaję je do zakładek na wypadek, gdybym chciała potem pracę, która jest tak naprawdę takim zlepkiem, remiksem, kolażem, udostępnić czy na swojej stronie, czy właśnie w ramach projektu Wikimedia, czy jeżeli bym chciała się zgłosić, a nie mogę, w konkursie Poużywaj sobie. Również wtedy potrzebne mi będą te źródła. To jest ta nasza dżentelmeńska podstawa i zasada. Jak widzicie Państwo, tutaj tych stron jest naprawdę dużo i warto jest się w nie zagłębić. Warto jest zobaczyć tak naprawdę wszystkie te pozycje. Nigdy nie wiadomo, co będzie Państwu potrzebne i przydatne do, nie tylko tak naprawdę do myślenia o kolażu, ale może też i do wydrukowania nawet sobie sentymentalnie prac. Czy tak jak widzicie Państwo na moim pulpicie, również jest to jedna z prac pochodzących ze zbiorów. I tutaj są tak naprawdę moje subiektywne wybory. Ja zawsze staram się na potrzeby kolażowe i na potrzeby warsztatowe wybierać. Tak jak widzicie Państwo, jest ich tutaj trochę dużo, jest ich tutaj to są 143 elementy. I podczas prowadzenia warsztatów, podczas myślenia o warsztatach, tak naprawdę zaczynamy myśl o warsztatach i pracę nad kolażem z tą wyjściową liczbą 143 fotografie, ale tak naprawdę najciekawsze prace powstają w momencie, kiedy tych fotografii ubywa, kiedy już mamy ścinki, kiedy przychodzą kolejne grupy i tak naprawdę muszą pracować na resztkach, które zostały z poprzednich warsztatów. To jest najbardziej inspirujące. To wracamy oczywiście do tego punktu, o którym mówiłam, czyli to myślenie resztkami. Tutaj, jak widzicie Państwo, ja nie zmieniałam im nazw i tak jak część z tych plików możemy znaleźć poprzez skopiowanie po prostu takiej nazwy i wpisanie w wyszukiwarki, to namawiam Państwa właśnie do dodawania tego do zakładek, stworzenie sobie takiej osobnej przestrzeni, osobnego folderka, czy o nazwie Wikipedia, czy po prostu takiego miejsca, w którym
będziemy gromadzić te elementy, ponieważ niektóre z tych prac nie są wyszukiwalne poprzez same tytuły. Ja teraz może zrobię taki szybki, mały, inspirujący slideshow, ale chciałabym Państwu pokazać. To są głównie materiały z Narodowego Archiwum Cyfrowego, ale też z Muzeum Miasta Łodzi. Jak widzicie Państwo, w nazwie pliku nie jest podane tak naprawdę z jakiej instytucji to pochodzi. Ale jak widzicie Państwo, można się naprawdę tym zainspirować. To fotografie głównie figuratywne, ale i nie tylko. Myśląc tak naprawdę o całej pracy, najłatwiej wiadomo, to może będzie coś takiego oczywistego, najłatwiej jest nam myśleć o figurze, o ekspresji, o narracji, ale tak naprawdę wszystko to, co dzieje się tutaj poza kadrem, wszystkie te tkanki, to jest dodatkowy abstrakcyjny materiał wizualny, który jesteśmy w stanie wykorzystać jakby zupełnie do innego rodzaju myślenia o fotografii. Ja zazwyczaj też drukuję i to właśnie chyba podoba mi się najbardziej w takim kolorowym myśleniu. Ja zazwyczaj drukuję pracę po prostu na najzwyklejszym papierze ksero, w punkcie ksero, żeby też w jakiś sposób nie ograniczać się w takim myśleniu o materii. Za chwilę pokażę też Państwu, jak powstawała ta praca, którą wykonałam na potrzeby dzisiejszego warsztatu i pokażę też wcześniejsze moje prace. Proszę wybaczyć takie subiektywne podejście, ale najłatwiej jest nam mówić jakby w tym momencie na naszych przykładach, jak można się zainspirować. Także poprzez wykorzystanie takiego najzwyklejszego, wiadomo, można to wydrukować, można zrobić z tego kolory cyfrowe, ale też jeżeli nie mamy dostępu do programów graficznych, legalnych programów graficznych, możemy jak najbardziej wykonać po prostu zdjęcie nawet i telefonem i proszę nie lękać się jakby braków sprzętowych i braków materiałowych, bo jedyne, co nas ogranicza, to tylko i wyłącznie jakieś własne nasze opory myślowe. Także tutaj gdzieś tam rysuje się może jakiś klucz wyboru, ale myślę, że te fotografie są naprawdę bardzo otwierające gdzieś pamięć i otwierające głowę na myślenie o materii. Tutaj chciałabym o tym zdjęciu powiedzieć. Jest to dosyć tak naprawdę w naszej kulturze, ale też i w innych kulturach jest to kontrowersyjna fotografia i zazwyczaj była to jedyna fotografia, której nikt nie używał na warsztatach. Zdarzyły mi się może jedna czy dwie osoby, które jakby były w stanie przerobić to zdjęcie mimo zupełnej anonimowości, ale niewątpliwie jako dokumentacja zjawiska, wydarzenia, momentu jest bardzo przejmująca i dla samego takiego poszukania w archiwach, mimo może bolesnego tematu, warto było zobaczyć i zmierzyć się z fotografią. Także jeszcze dodatkowo chciałabym dodać, tutaj akurat większość fotografii, które prezentuję wszystkie fotografie, które prezentuję są to czarno-białe fotografie, jednak pod adresem, który Państwu wysłałam w naszej konwersacji, w tych materiałach takich wybranych, są też fotografie kolorowe, także jak najbardziej, jeżeli ktoś ma ochotę używać sobie na podstawie fotografii kolorowych zapraszamy i polecamy. Także to proszę wybaczyć taki mały slideshow, ale wydaje mi się, że jest to inspirujące. Jest to już w jakiś sposób przepuszczone przez filtr mojego oka. Jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę skorzystać z tych materiałów, które ja wybrałam, to prosiłabym też o znak, o kontakt. Mogę je wysłać za pomocą WeTransfera.
Tutaj chciałabym teraz jeszcze pokazać prace, które wykonałam na podstawie, to była moja pierwsza współpraca z Celiną Strzelecką. To są fotografie na podstawie zbiorów z Muzeum Miasta Łodzi. One oczywiście możecie Państwo je znaleźć pod moim imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej. Są one poprawnie opisane wraz ze źródłami. Krótko o technice. Ja z racji tego, że wykorzystuję i tworzę w technice pirografii, czyli wypalania, mam też wielki sentyment do materii popiołu. Jest to analogowo naniesiony popiół na wydrukowaną fotografię oraz dalsza postprodukcja w programie graficznym, aby nadać temu kolory. Także tutaj wygląda to w ten sposób. Jest to taki zbiór. Tak jak mówiłam Państwu, zaczynałam najpierw od fotografii rodzinnych, ale potem przerzuciłam się na fotografie anonimowych przodków. W jaki sposób, pokazując to echo pamięci, czy też zanikanie wizerunku, z drugiej strony oddając jakby naturę i charakter koloru, czy też w jakiś sposób próbę analizy tej kolorowej, niekolorowej przeszłości. Także to tyle, jeżeli chodzi o taką warstwę emocjonalną, nazwijmy to. Dodatkowo, tutaj jest ten przykład, o którym mówiłam, że możemy wykorzystać kolaż tak naprawdę w formie przestrzennej i to nie tylko musi być płaskie zdjęcie na płaskim zdjęciu i interwencja, o czym Państwo na pewno wiecie i zdajecie sobie z tego sprawę, ale tak naprawdę może to też być zbiór przedmiotów, atrybutów, które w odpowiedni sposób ułożone i zdokumentowane fotograficznie mogą tak naprawdę nam narrację zbudować. To jedyne co, to jesteśmy ograniczeni prostokątem wyświetlacza czy też aparatu komórkowego. Tutaj proces powstawania, czyli połączenie dwóch tkanek, czyli tkanka popiołu i tkanka zdjęcia wyjściowego oraz postprodukcja, czyli wychodzi nam z tego po prostu gotowe takie zdjęcie. Wiadomo, jak każdy artysta, nie do końca będę zdradzać tajniki tej pracy, bo nie są one też przydatne może Państwu, ale tutaj też prace z warsztatów, jak to wygląda w praktyce. To są warsztaty, w których zresztą też uczestniła Celina Strzelecka. Wielkie, wielkie szukanie w archiwach, przypadkowe prace, które fantastycznie skomponowały się na stole. Formy tak naprawdę, tutaj prace Celiny czernią i bielą, bardzo proste, wymowne, wspaniałe kolaże, tak naprawdę na bazie tylko trzech elementów, takie bardzo minimalistyczne. Tak. I teraz chciałabym dojść do jeszcze do jednej rzeczy, że opowiedzieć Państwu, że kolaż nie musi być tylko formą płaską, o czym oczywiście wiemy. To są materiały dokładnie te same. Kojarzycie może Państwo już ten wizerunek tutaj, fotografia Narcyza Wietczaka-Witaczyńskiego, użyty podczas koncertu Fuego del Mar, projektu, który mam przyjemność współtworzyć wraz z Michałem Miegoniem. To był rodzaj instalacji artystycznej do koncertów LKW Galery CSW Łaźnia w Gdańsku. I wszystkie te elementy to są elementy zaczerpnięte właśnie z fotografii, które Państwo widzieliście przed chwilą. Także to są wizerunki w jakiś sposób powiększone, wykadrowane,
i zaaranżowane w rodzaj instalacji, połączone z projekcją analogową. To jest to, o czym mówię. Państwa kolaż może też jakby wyjść w przestrzeń. Może to być jakby zupełnie sprawa ruchoma, także jeżeli chodzi o zgłoszenie do konkursu Poużywaj sobie. Bardzo zachęcamy do wszelkich eksperymentów fotograficznych, jakby takich kolażowych, wizualnych. Tutaj, jak widzicie Państwo, ja bazuję na foliach i również na foliach drukuję moje prace. Także tutaj krótkie wprowadzenie i praca właściwa, którą wykonałam dzisiaj. Czyli tak wygląda pobojowisko po pracy. Oczywiście mogę Państwa zapewnić, że wszystkie te elementy gromadzę i one są przeznaczone do dalszego recyklingu, do less waste'owego kolażowania w przyszłości. A tutaj jest praca właściwa o nazwie Ogród Kobiet. Jest to praca stworzona z trzech kserówek tak naprawdę. Format to jest 21x29,7, czyli format A4. Trzy kserówki i folia. I krótki filmik, w jaki sposób to powstawało. Bardzo szybki, czyli najpierw analiza materiałów, zgromadzenie i przestrzeń, powycinanie poszczególnych materiałów i przygotowanie sobie nagromadzenie jakby postaci, bohaterów i już sama aranżacja. To jest coś, co ja zawsze powtarzam, kleimy na sam koniec. Czyli najpierw aranżujemy, sprawdzamy, dokumentujemy, fotografujemy, sprawdzamy, czy nam to pasuje i dopiero później, jeżeli jesteśmy pewni, kleimy albo fotografujemy i drukujemy. Także tak wyglądała praca. Potem została jej dodana czerwona łuna. Tutaj możemy sobie to zobaczyć też. I zachęcam jak najbardziej też do dokumentowania sobie tego w taki sposób. I teraz owa praca, Ogród Kobiet, na podstawie tej pracy chciałabyśmy Państwu pokazać, skąd pochodzą te elementy, jak opisać, jak założyć konto, jak wrzucić taką gotową, zdokumentowaną pracę na stronę konkursową. W międzyczasie i na sam koniec wrzucę Państwu inspirację taką, którą stworzyłam, kolażową, żeby już nie robić jakby pokazu slajdów. Myślę, że będzie dosyć inspirująca. To taka propos inspirowania się innymi twórcami. Czyli jeszcze raz. Wiki projekt GLAM, statystyki, poszczególne instytucje, które możemy sobie otworzyć w drugiej zakładce. Możemy jak najbardziej przeglądać wszystkie zbiory, gdzie mamy tutaj tak naprawdę więcej detali. Możemy pobrać zdjęcie we wszystkich możliwych rozmiarach. Na samym dole mamy informacje o tym, na jakiej licencji zostało to udostępnione i skąd pochodzi, kiedy zostało udostępnione oraz krótki opis, w zależności od tego, jak zostało to opisane. Pobieramy, oprócz tego dodajemy do zakładek, żeby nie zapomnieć o tym. Drukujemy, wykorzystujemy to cyfrowo, w zależności tak naprawdę od Państwa. I inspirujemy się. Oddaję teraz głos Celinie. Dziękuję, Zuzanno. To było bardzo przyjemne patrzeć na te prace i inspirujące, w jaki sposób można docierać do, jakby poprzez własną twórczość, do ciekawych form. Jeżeli chodzi o takie bardzo techniczne kwestie związane z konkursem, ja bym pokazała Państwu, w jaki sposób właśnie już po tym, jak
znajdziemy pracę w komuś i po tym, jak zostaną one już przez Państwa zremiksowane, jak już prace powstaną, jak już kolaż powstanie na bazie oryginałów, w jaki sposób można wziąć udział w konkursie i załadować nasze własne prace do Wikimedia Commons. W tym celu też udostępnię swój ekran. Dobrze. Przede wszystkim trzeba, no proponuję w polskiej Wikipedii założyć konto. Kiedy jesteśmy chociażby na stronie głównej, czy na jakiej innej podstronie, stronie polskiej Wikipedii, a w prawym górnym rogu mamy opcję utwórz konto. I teraz to, co ja teraz będę robić, to ja to robię jakby właśnie w celach takich szkoleniowych, a ponieważ będę koniec końców ładować pracę, która jest pracą Zuzy. Natomiast normalnie bym tego nie zrobiła, natomiast właśnie w celach jakby szkoleniowych w ten sposób z Zuzaną się umówiłyśmy, że w taki sposób to rozwiążemy. Także ja bym chciała założyć teraz konto, które załóżmy będzie się nazywało Zuzanna Dolega. Zobaczymy, czy takie jest już zajęte. Albo zbyt podobne do tego, co faktycznie istnieje, ale powiedzmy 2020 dodam do tego. Przykładowe hasło. Mhm. A mail co prawda tutaj swój oryginalny. I kod. Jeżeli chodzi o nazwę użytkownika, to nie musi być imię i nazwisko tak naprawdę. Mogą być Państwo pod pseudonimem jakimś w Wikipedii i Wikimedia Commons. Natomiast w przypadku jakby artystów wydaje mi się, że czasami artystom zależy na to, żeby to było jednak imię i nazwisko. Dlatego podaję taki przykład. No i zakładamy konto. Zobaczymy. I jesteśmy. I teraz mamy konto w polskiej Wikipedii. Ja na ten temat, jakby co można zrobić z tym kontem w polskiej Wikipedii w celu edytowania polskiej Wikipedii, mam wiele do powiedzenia, natomiast nie na tym szkoleniu, ponieważ jest to zupełnie dotyczy czegoś innego. Natomiast to jest rzeczywiście, jakby tworzą Państwo konto, z którego w przyszłości będą mogli Państwo również edytować hasła w polskiej Wikipedii. Natomiast my skorzystamy z tego konta w Wikimedia Commons. I żeby wejść do Wikimedia Commons, można to zrobić na dwa sposoby. Można po prostu wpisać Wikimedia Commons w wyszukiwarkę. I wtedy też ten sam login, samo konto działa w Wikimedia Commons i jak jesteśmy zalogowani w Wikipedii, to po chwili powinno nas zalogować automatycznie. Także prawdopodobnie jak kliknę login, nie zrobiło tego automatycznie. Więc robię to, loguję się normalnie. I jestem. Więc Wikimedia Commons to jest repozytorium różnego rodzaju plików multimedialnych dla między innymi Wikipedii. Czyli każde hasło w polskiej Wikipedii, tutaj kliknę na przykład losuj artykuł, no tutaj mamy tak zwany infobox, w którym jest zdjęcie. To zdjęcie znajduje się właśnie w Wikimedia Commons również. Także można poprzez Wikipedię, klikając w jakiekolwiek zdjęcie, kiedy się jeszcze jakby doklika więcej szczegółów, tutaj jest właśnie logo Wikimedia Commons, można przejść na to cyfrowe, na to repozytorium plików cyfrowych. Także jak jesteśmy w tym momencie w Wikimedia Commons, a tutaj ja mam w języku angielskim, czasami niektórzy będą mieli nakładkę w języku polskim, będzie prawdopodobnie w języku polskim po lewej stronie załaduj plik, a ja mam natomiast upload file. Musimy natomiast być najpierw zalogowani.
No i tutaj mamy taki krótki komiks dotyczący tego, co można, a co nie można. W skrócie, jeżeli Państwo są autorami zdjęcia na przykład, mogą Państwo to zdjęcie udostępnić jako autorzy Wikimedia Commons i ono się znajdzie na wolnej licencji Creative Commons. A także tutaj w tym przypadku tego konkursu to Państwo są autorami swoich prac, więc jak najbardziej mają Państwo możliwość, żeby tą pracę udostępnić. I teraz wybieramy, naciskamy przycisk, który pozwoli nam wybrać konkretnie tą pracę, którą Państwo wykonali, zrobili zdjęcie, czy też ją zeskanowali. I ta praca się ładuje. I continue. I tutaj zaznaczamy, że tak, ja jestem autorką tego zdjęcia, bo zakładamy na potrzeby tego szkolenia, że rzeczywiście nią jestem. I załóżmy, że chcę być podpisana jako Zuzanna Dolega. Można tutaj zmienić, na przykład jeżeli Państwo załadują, a będą mieli Państwo konto pod pseudonimem, to w tym miejscu wtedy można wpisać zamiast tego pseudonimu imię i nazwisko. I next. No i co jest najważniejsze teraz w tym momencie, to jest tytuł. Tytuł jest bardzo ważny, ponieważ zmiana tego tytułu jest później bardzo trudna, więc dobrze by było, żeby nie wkradła się na przykład żadna literówka. Załóżmy, że tytuł pozostanie Ogród Kobiet. Caption nie jest obowiązkowy, to jest taki skrótowy opis, można zmienić tak naprawdę na język polski. Ktoś coś napisał, ja tylko zerknę. Aha, dobrze, to jeszcze porozmawiamy na ten temat. Jest tak, jest caption. I na przykład kolaż dla konkursu, potrzeby konkursu poużywaj sobie. No i description. Description tutaj również zmieniamy język na polski. Ogólnie ten opis może być w wielu językach, więc jakby Państwo chcieli również opis mieć w języku angielskim, japońskim, hiszpańskim, to jak najbardziej jest to możliwe. Tutaj w tym momencie natomiast my robimy w języku polskim. I teraz co my potrzebujemy, ta potrzeby tego konkursu w tym description uwzględnić? Źródło. To jest najważniejszy element tego momentu. I teraz ja wiem, że ta praca, którą załadowałam, powstała na podstawie tych trzech tutaj zdjęć. Więc w moim opisie mogę to zrobić na kilka sposobów, ale powiedzmy, że zrobię to w taki sposób, że po prostu wstawię tam linki. Normalnie powinnam, gdyby to nie było Commons, gdyby to było jakieś źródło zewnętrzne, to powinnam napisać, a najlepiej opisać to źródło w taki sposób, żeby uwzględnić ten tytuł, a uwzględnić autora, w tym przypadku jest on nieznany, więc zaznaczyć, że jest to ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, i napisać, jaka jest licencja, w tym przypadku jest to domena publiczna, i tak jakby źródło, z którego bierzemy ten plik, wypadałoby też dodać, że po prostu taki dopisek Wikimedia Commons, że po prostu z tego repozytorium wzięliśmy. No, także w przypadku, jeżeli nasz remix jest z trzech prac, to taki opis powinien tych trzech różnych plików po prostu powinien się pojawić jakby trzy razy. Natomiast ponieważ my jakby robimy to w Commons, to ja jakby trochę łatwiej skrócę, może w ten sposób skrócę ten proces i po prostu kleję linki. I zobaczymy wtedy, jak to będzie wyglądać.
ponieważ to jest element, który będzie można później edytować, ale to za chwilę. Jeżeli chodzi o datę, to może być to jak najbardziej data powstania pracy, czy też data właśnie dzisiejsza. I teraz kolejną ważną w tym przypadku rzeczą jest kategoria. Kategoria to jest element, kiedy na przykład wgrywamy do Commons swoje zdjęcie i załóżmy, że na tym zdjęciu znajduje się kod, a to tutaj na przykład dajemy wtedy kategorii pet. A dzięki, tylko właśnie te kategorie są w języku angielskim głównie, ponieważ Commons jest międzynarodowy, tak jak Wikipedia są w różnych językach, tak Commons jest raczej międzynarodowy. Natomiast cat to jest bardzo ogólna kategoria, a i w cat znajduje się wiele innych podkategorii, więc załóżmy, że nam chodzi o kota zwierzę. No i tutaj na przykład mam ludzi z różnymi rodzajami kotów. Także tutaj w Commons jest jakby bardzo wiele kategorii, podkategorii różnego typu zdjęć i na przykład prawdopodobnie można by było znaleźć kategorię kot w Polsce z urwanym lewym uchem w białe łatki. W sensie, że te kategorie one są bardzo szczegółowe, więc nadawanie ogólnej kategorii kot jest raczej zbyt właśnie na tym poziomie ogólności, jest zbyt mało precyzyjne, więc fajnie jest po prostu się wtedy wgryzać w te kategorie i nadawać tą kategorię jak najbardziej szczegółową z różnych jakby kierunków. Natomiast my w przypadku naszego konkursu i naszych remiksów aż tak bardzo się tym nie przyjmujemy. Jedyne, co musimy zrobić, to na naszej stronie konkursowej, poużywaj sobie, jest informacja, jaką powinniśmy kategorię dodać. Więc w zakładce jak wziąć udział powinniśmy znaleźć taką informację, że nasza kategoria brzmi Category Colleges Images for Glam Competition in 2020. Także ja po prostu sobie tą nazwę kopiuję i do naszej do momentu, kiedy ładujemy nasz plik, zamiast kota dodaję naszą kategorię konkursową w ten sposób i to wystarczy. I klikam Publish Files, publikuję nasz plik i zaraz zobaczymy, co się wydarzy. Jakby mamy informację, że zostało to udostępnione, a nie będziemy dodawać elementów z Wikidata, pominiemy ten proces, a także robimy skip this step i to thanks for uploading, to znaczy, że nasz plik już został załadowany i można go zobaczyć klikając właśnie po lewej stronie w jakby linka Ogród Kobiet w nazwę naszego pliku. No i teraz zobaczymy, co się wydarzyło. Załadowaliśmy nasz plik. Mamy teoretycznie jakby źródła w ten sposób podane. Mamy autora, a mamy licencję, ponieważ jeżeli my udostępniamy nasze prace do Wikimedia Commons, to one również się znajdują na wolnej licencji, więc można wkroczyć w taką spiralę twórczości, że ktoś może zremiksować nasze remiksy. Tak, i tutaj widzimy naszą kategorię i jakby klikając tę kategorię, możemy zobaczyć, jakie jeszcze inne prace w ramach tego konkursu zostały udostępnione i one wszystkie powinny się znaleźć właśnie w tej kategorii, jeżeli zostały załadowane w 2020 roku. Co my jeszcze tutaj możemy zrobić? Nasz plik może być w każdym momencie przez nas, a także przez innych edytowany. Czyli możemy na przykład, jeżeli tutaj gdzieś, nie wiem, popełniliśmy błąd, albo ja bym chciała, żeby to wyglądało bardziej elegancko, to możemy kliknąć edytuj, edit u góry, tak trochę po prawej stronie, start editing,
No ja bym na przykład tutaj w tym description, jakoś tak mi to nie za ładnie wygląda, ja bym napisała po polsku, jest to, więc napisałabym źródło, dwukropek i może dodała kropkę, tylko mam szybką klawiaturę, o tu jest kropka, muszę ją zawsze znaleźć najpierw. I tutaj mamy edit summary i mogę się wytłumaczyć ze swoich zmian, co dokonałam. To była drobna zmiana, więc nie muszę, wydaje mi się, że w tym przypadku tak bardzo się tłumaczyć z tej zmiany, natomiast mogę podejrzeć show preview, a podejrzeć, jak to będzie wyglądać w momencie, kiedy to opublikuję. I klikam opublikuj. I zostało to jakby w taki sposób poprawione. Także jeżeli coś tam Państwu nie wyjdzie przy tym description, nie należy się obawiać, ponieważ to można edytować i można to zmieniać. Tak jak mówiłam, jedynie co, to nazwa naszego pliku jest do zmiany, ale to już jest inny proces, który wymaga angażowania administratorów, czy też innych jakby edytorów Wikimedia Commons, więc po prostu tego bym nie robiła. No i tak naprawdę chyba w taki sposób, wydaje mi się, że to jest koniec tak tego procesu w tym momencie, a ponieważ to nasza praca konkursowa, ona już jest w tej kategorii, o której mówiłam, więc ja już tak naprawdę dostaję informację, że Państwo tą kategorię załadowali. I teraz bardzo bym prosiła, że tak jak pokazywałam też, że przy zakładaniu konta, żeby podawać do siebie maila, ponieważ my w naszym jakby w procesie jury, kiedy dokona wyboru tych prac konkursowych, ja się będę z laureatami kontaktowała właśnie dzięki temu, że oni podadzą maila do siebie. I ja będę mogła po prostu nawet przez Wikipedię wysłać maila do takiej osoby. Także wydaje mi się, że z mojej strony na ten moment to jest tyle. Czy jest, Zuze, coś, czego nie powiedziałam? Nie, wydaje mi się, że tak naprawdę, jeżeli chodzi zarówno o artystyczną, jak i techniczną stronę aplikacji, zgłaszania się do konkursu, ale też i takich podstawowych praw rządzących się właśnie, nie wiem, dryfowaniem w przestrzeni tych zasobów, to powiedziałyśmy, wydaje mi się, w miarę dużo. Ja bym jeszcze chciała się z Państwem podzielić, wyślę to w formie linka. To jest taki zbiór moich inspiracji kolażowych, które mogą być pomocne, które mogą pokazać, że nie tylko właśnie figuratywne, płaskie wizje kolażowe są dopuszczalne, czy też są powszechne, ale również jakieś interwencje, czy też wyjście w przestrzeń. Myślę, że teraz byłby dobry może moment na jakieś pytania, czy na to. To ja sugeruję, że może skończymy nagrywanie i rozpoczniemy dyskusję. Tak.